Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na nowym układzie z kart Tarota. I dzisiaj mam złotego Tarota w wydaniu polskim i postawię trzy karty. Zobaczmy, co było dla przeszłości, co jest dla teraźniejszości i co będzie dla przyszłości. Kochani, witam oczywiście najmocniej, najgoręcej wszystkich, którzy tutaj zawitali i wirtualnie są z nami. Proszę Was o subskrypcję mojego kanału. To bardzo ważne, byście zostali tutaj i byli wspólnie z naszą wspaniałą grupką na każdej mojej premierce, na każdej mojej wróżbie. Zapraszam również do komentowania. Zapraszam do lajkowania z kciuczkiem w górę i oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Co Wam doskwiera, jaką wróżbę sobie życzycie, ja wyślę Wam oczywiście opcje takich wróżb, warunki takich wróżb. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz wyciągnę trzy karty, kochani. Co było? Co było? Co było? Co było? Co jest? I co będzie? No, tutaj pokazana jest już Królowa Mieczy. Kochani, Królowa Mieczy to żywioł powietrza i takie znaki jak bliźnięta waga wodnik. Także jeśli jesteście spod znaku bliźnięta waga wodnik, to na pewno ta wróżba jest już dla Was. Jak widzicie, Królowa Mieczy piękna, intelektualna, silna, walcząca, mądra kobieta, władcza. Umie rządzić, umie być jednak też twarda, bez emocji, zimna. I co było u tej Królowej Mieczy? Cztery miecze. Cztery miecze to potrzeba odpoczynku i regeneracji, by poukładać swoje racjonalne sprawy. Jakby jest długi weekend, chcecie przemyśleć wszystko. Chcecie pomyśleć, co odciąć, co zatrzymać, co ma sens, co nie ma sensu. Chcecie zobaczyć, wybrać, posortować sobie w głowie. Wszystko to, co Was obciąża, doskwiera Wam, nie podoba się Wam, chcecie odciąć. Także być może jesteście zmęczeni, przemęczeni. Potrzebujecie ciszy, spokoju, namyślenia, analizy. I zaplanować sobie coś. Cztery miecze mówią również jako czwórka o stabilizacji. Szukacie stabilizacji. I musicie sobie przemyśleć, co będzie dla Was stabilne. To było. Co jest? Trzy kielichy. Trzy kielichy. Radość, świętowanie, przyjemność, grupa ludzi. Emocje.
nowe znajomości, nowe sprawy, nowa radość, być może iskierka jakiejś nadziei, ale również może trójkąt. Trójkąt miłosny, który się pojawił i z którym się teraz zmierzacie. To jest. Co będzie? Sześć kielichów. Wspominacie dawne czasy, być może dzieciństwo, być może dawny związek. Sześć kielichów to fantazjowanie, marzenia, rozmyślania. Sześć kielichów to również połączenie bratnich dusz. Być może spotkacie w przyszłości swoją bratnią duszę. Być może będziecie mieli dużo planów, marzeń, iluzji na temat tej znajomości, tej relacji. Być może będziecie marzyć, że napiszecie nową historię miłosną, jak bajkę. Atmosfera tej karty jest bajeczna. Uwaga! By nie rozmarzyć się i nie narobić sobie najwięcej nadziei, iluzji, by nie fantazjować, spójrzcie realnie na sprawy, na przebieg sytuacji, na to, czy osoba, którą poznacie, będzie robić to, co mówi. Czy jej słowa idą, czy jej czyny idą za słowami. Nie miejcie jakichś złudnych nadziei. I nie naróbcie sobie za dużo iluzji w przyszłości. Oczywiście marzenia są przepiękne, ale trzeba również rozsądnie, rezolutnie w przyszłości popatrzeć, czy ta osoba, którą poznaliście, pasuje do waszego życia. Sześć kielichów to karta bajeczna. To karta wspomnień, ale również marzeń. Także starajcie się, by wasze marzenia stały się realne. Żeby wasze marzenia stały się rzeczywistością. Nie tylko marzyć powinniście, ale powinniście wcielać te marzenia w życie, jeśli są rzeczywiście realne do spełnienia. Tego wam życzę. Życzę wam spełnienia waszych marzeń. Do usłyszenia już wkrótce.